Jesteśmy na stoisku firmy Vericon, ze mną pani Agnieszka, właścicielka firmy. Pani Agnieszko, parę słów na temat tego, co to za firma, czym się zajmuje, czy to polska firma, no i jaka jest oferta. Dzień dobry. Założycielem firmy ogólnie rzecz biorąc jest Duńczyk, który prowadził tę firmę 20 lat w Danii. Z różnych względów produkcja cała została przeniesiona do Polski, do Częstochowy. Produkujemy w zasadzie tylko fotele. Fotele niezwyczajne, fotele z wieloma funkcjami, z wieloma mechanizmami. To nas w szczególności jakby wyróżnia spośród konkurencji. Zaczęliśmy pracę w Polsce, na polskim markecie około 3 lat temu. Tak naprawdę przodującym rynkiem są rynki Wielka Brytania, Dania, Holandia, ale też gdzieś dalej, czyli do Korei wysyłamy bardzo często różne rzeczy. No i co mnie najbardziej cieszy, bo ja się też Polską zajmuję, to w szczególności to, że w Polsce ludzie bardzo mocno podchwycili temat właśnie foteli, tego, że nie muszą być fotele identyczne jak kanapy, tylko też zasługują na coś wygodnego i też takie rzeczy właśnie wybierają. A proszę powiedzieć, ile modeli foteli macie w swojej ofercie? Och, bardzo ciężkie pytanie. Tych wszystkich modeli tak naprawdę jest ze 150, myślę. Natomiast specjalnie na rynek polski, bo Polacy jednak mają bardzo wytrawny gust, musieliśmy tworzyć, co tak naprawdę widać, między innymi na tym stoisku, zupełnie nowe, bardzo designerskie fotele. Podobnie Holendrzy też mają bardzo podobny gust do naszego. Natomiast, no mówię, są też fotele tak zwane dziadki, które do dziś dnia sprzedają się, nie jesteśmy w stanie tego wyprowadzić, bo są też fani tych foteli właśnie. A jeśli chodzi o tkaniny obiciowe, to czy są to materiały syntetyczne, skórę, co to takiego? Tak naprawdę używamy tych materiałów obiciowych, których wymagają klienci. Za granicą, jakby nie było, to jest jednak głównie skóra. W tej chwili mamy 30 kolorów skór, natomiast w Polsce chętniej są kupowane tkaniny ze względu chyba na wygodę. To już nawet nie chodzi o cenę, tylko ze względu na komfort siedzenia. Nam nie zależy na tym, żeby coś było skórzane i ładnie wyglądało, tylko na tym, żeby rzeczywiście nam się dobrze siedziało. W takim razie nie sposób nie spytać o to, czy klient z każdym budżetem znajdzie jakiś fotel dla siebie, czy jest to może tylko i wyłącznie wysoka półka, bo fotele faktycznie robią wrażenie. Wie pani co, szczerze mówiąc, ja nie wiem dlaczego, ale jest takie przeświadczenie, że nas nie stać na drogie meble, co jest tak naprawdę totalną bzdurą, bo my mamy pieniądze i my wydajemy te pieniądze z głową, my wiemy, co chcemy kupić i my nie chcemy kupować tanich, tandetnych rzeczy i tak naprawdę mówię, przedział od skóry po różne tkaniny jest taki, że każdy jest w stanie coś dla siebie znaleźć bez względu na to tak naprawdę jaką kieszeń ma wypchaną, tak naprawdę kolokwialnie mówiąc oczywiście, natomiast mówię, to klient ma decydować o tym, co chce, a nie my.